Witam, zapraszam na odcinek najpiękniejsze polskie aktorki czasów PRL ze swoimi partnerami. Aleksandra Zawieruszanka, urodzona w kwietniu 1937 w Bielsku. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, szczególnie rozpoznawalna z roli Edyty Lausz w serialu Stawka większa niż życie oraz porucznik Krystyny Grąbowicz w filmie Rzeczpospolita babska. Jej ojciec był działaczem miejscowej PPS. A gdy miała 3 lata, trafił do obozu koncentracyjnego. Matka z kolei była kurierką Armii Krajowej. Całej rodzinie Zawieruchów udało się przetrwać burzliwy okres II wojny światowej. Od dziecka interesowała się teatrem, regularnie biorąc udział w szkolnych przedstawieniach i konkursach recytatorskich, a nawet zdobywając nagrody. Niedługo po zakończeniu studiów w 1960 otrzymała angaż w Teatrze Narodowym. W 2005 zagrała epizod w jednym z odcinków serialu telewizyjnego Na dobre i na złe, występując u boku wieloletniego kolegi z planu Stanisława Mikulskiego. Jest zamężna z prawnikiem Zdzisławem Paprockim, z którym mieszka na warszawskiej Woli. Mają syna. Elżbieta Czyżewska, urodzona w maju 1938 w Warszawie, aktorka filmowa i teatralna, od 1968 na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Jej ojcem był Jan, który zginął podczas II wojny światowej. Matka Jadwiga była z zawodu krawcową. Czyżewska miała siostrę Krystynę. Część dzieciństwa spędziła w domu dziecka w Konstancinie. W 1960 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Janusz Głowacki, z którym aktorka była na jednym roku, wspominał, że już wtedy Czyżewska wyróżniała się szczególnym talentem. Pierwszą rolą filmową była postać Renaty w filmie Stanisława Barei Mąż swojej żony. W Stanach nie udało jej się kontynuować kariery aktorskiej na taką skalę jak w Polsce. W latach 1959-1965 była żoną Jerzego Skolimowskiego. W latach 1965-1977 Davida Halberstama. Aktorka zmarła w nowojorskim szpitalu New York Presbyterian Hospital na Manhattanie w wieku 72 lat, przegrywając walkę z rakiem przełyku. Czyżewska od lat była nałogową palaczką. Zawsze miała przy sobie papierośnicę i zapalniczkę. Pogrzeb aktorki odbył się 18 października 2010 w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Ewa Czyżewska, urodzona w lutym 1939 w Warszawie. Aktorka filmowa i teatralna. Była córką Juliusza Waleriana Krzyżewskiego i Marii Stanisławy z Piotrowskich oraz prawnuczką Ludwika Nowakowskiego, powstańca styczniowego. W czasie wojny mieszkała przy ulicy Bartosza Głowackiego, uczęszczając do szkoły podstawowej nr 3, a następnie do szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego. Już wtedy podczas występów na szkolnych akademiach ujawniły się jej zdolności aktorskie. W 1956 rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego. Była przede wszystkim aktorką filmową, wystąpiła w kilkudziesięciu polskich i zagranicznych filmach. Jej uroda i usposobienie powodowały, że reżyserzy obsadzali ją przeważnie w rolach kobiet podszytych wewnętrznym bólem i goryczą. W lipcu 2003 roku aktorka, jadąc wieczorem z mężem, uległa tragicznemu wypadkowi drogowemu. W wypadku zginął jej mąż Bolesław. Ewa zmarła w szpitalu kilka dni później. Przewieziona do Polski, gdzie spoczęła w grobowcu rodziny Krzyżewskich na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Miała 64 lata. Anna Majcher, urodzona w sierpniu 1962 w Warszawie. Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. W 1985 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1986. Występowała i była związana z teatrami m.in. Ateneum, Współczesnym, Za dalekim, Teatrem Muzycznym Roma oraz Teatrem Studio, Teatrem Rampa i Komedia. W latach 2003-2007 związana z Teatrem Nowym w Łodzi. Występowała również w spektaklach Teatru Telewizji. Laureatka nagrody imienia Zbigniewa Cybulskiego. Aktorka mieszka w Warszawie. Zawiesiła karierę aktorską. Anna Majcher w młodości spotykała się z 10 lat starszym od niej aktorem Andrzejem Strzeleckim, zmarłym w 2020 roku. Joanna Jędryka, urodzona w styczniu 1940 w Trębowli. Aktorka filmowa i teatralna, absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, którą ukończyła w 1965.
debiutowała w tym samym roku. Była związana z Teatrem imienia Jaracza w Łodzi, Teatrem Ateneum w Warszawie oraz Warszawskim Teatrem Kwadrat. Występuje w filmach, serialach, gra w teatrze, nagrywa słuchowiska radiowe. Wzięła również udział w reklamach telewizyjnych. W 1979 wystąpiła jako Nina Ponimirska w spektaklu Kariera Nikodemadyzmy. W 1995 została wyróżniona przez Zespół Artystyczny Teatru Polskiego Radia nagrodą Wielki Splendor. Jest żoną Jerzego Chociłowskiego. Była związana również z Krzysztofem Hamcem i Stanisławem Jędryką. Halina Golanko, urodzona w styczniu 1948 w Zabrzu, aktorka i modelka. Po ukończeniu nauki w liceum została modelką, a następnie aktorką. W okresie późniejszym zajmowała się również współpracą montażową. W 1973 otrzymała nagrodę aktorską na festiwalu Pierwsze Międzynarodowe Spotkania Filmowe Młodzież na ekranie w Koszalinie za film Uciec jak najbliżej. Była żoną reżysera, scenarzysty i aktora filmowego oraz pedagoga, z wykształcenia prawnika, laureata nagrody za reżyserię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który w 1934 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Andrzeja Kotkowskiego, z którym ma dwoje dzieci. Andrzej Kotkowski zmarł 15 stycznia 2016 roku w Warszawie. Zofia Marcinkowska, urodzona w październiku 1940 w Wieliczce. Córka Janiny z domu Gotel i Tadeusza Piecza. Jej ojciec był prawnikiem, działaczem socjalistycznym i ruchu oporu. Zginął w sierpniu 1944 w Powstaniu Warszawskim. Został pochowany na cmentarzu Obrońców Warszawy na Woli. Jej matka wyszła ponownie za mąż za lekarza Włodzimierza Marcinkowskiego, który adoptował Zofię. Aktorka ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Krakowie. Po maturze rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, a na pierwszym roku studiów w 1959 wystąpiła w filmie Bogdana Poręby Lunatycy. Była w związku z aktorem Zbigniewem Wójcikiem, który był uzależniony od alkoholu. Przez to często dochodziło między nimi do kłótni i przemocy. 8 lipca 1963 podczas jednej z awantur Wójcik upadł i uderzył się w głowę, a Zofia, przekonana o nieumyślnym spowodowaniu śmierci partnera, popełniła samobójstwo, zatruwając się gazem. Została pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kalina Jędrusik, urodzona w lutym 1930 w Gnaszynie. Aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i artystka kabaretowa. Była córką Henryka Jędrusika, senatora RP. Miała starszą siostrę Zofię i młodszego brata Macieja. Ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Następnie w 1953 studia w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie. Od 1958 roku była żoną pisarza Stanisława Dygata. W 1955 Jędrusik i Dygat spodziewali się dziecka, jednak aktorka poroniła. Kilka lat później artystka podobnie zaszła w ciążę. Urodziła córkę, która zmarła kilka dni po narodzinach. Kalina Jędrusik zmarła w nocy 7 sierpnia 1991 roku na skutek ataku astmy oskrzelowej na tle uczulenia na sierść kota. 13 sierpnia została pochowana w Alei Zasłużonych cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.